Gnieźnieńskie Pogotowie Ratunkowe poprawi wkrótce swoją sytuację w zakresie floty samochodowej. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego podjęła decyzję o zakupie dla tej jednostki nowej karetki systemowej. Działania mają przy okazji usprawnić bieżące funkcjonowanie sektora karetek transportowych. Mówimy o karetce specjalistycznej, 690 tysięcy, jest to kwota asygnowana przez zarząd powiatowy, natomiast chcę zaznaczyć, że najprawdopodobniej, na pewno na początku przyszłego roku otrzymamy kolejną karetkę. Jestem po rozmowie sprzed dwóch dni z panią marszałek Stochniałek, ona będzie w Gnieźnie na początku stycznia. Parę dni temu miałem nieszczęście jechać za jedną z karetek i kiedy na jednej z ulic dodała gazu, to co wydobyło się z tej rury oznaczało, że ta karetka dogorywa. Myślę tu oczywiście o silniku. Pomijam fakt, że jedna z karetek wyjechała do Poznania, nie była w stanie na własnych kołach wrócić. To jest poważny sygnał, że musimy doprowadzić do dużych zmian w tych materii, a dzięki temu też chcę podkreślić, nie tylko, że obniżamy koszty, ale stajemy się bardziej skuteczni, jeżeli chodzi o dostarczenie pacjenta w określone miejsce w określonym czasie i to trzeba mieć bardzo mocno na uwadze. Mówimy o życiu ludzkim. Finalnie do wiosny ta sytuacja ma się znacząco poprawić, zapewnia dyrektor szpitala powiatowego w Gnieźnie, który niedawno informował, że przed miesiącem już zakupiono dodatkową karetkę transportową, by braki w taborze uzupełnić w trybie natychmiastowym. Dostaliśmy dofinansowanie ze starostwa i to są pieniądze, które przeznaczymy na zakup nowej karetki systemowej. To nie specjalistyczna karetka, a pieniądze już wiemy, że mamy zapewnione, więc w styczniu ogłosimy postępowanie przetargowe. No i mam nadzieję, że ta karetka jak najszybciej do nas trafi, chociaż z tego co wiem, no jest spore zapotrzebowanie na karetki, więc myślę, że niestety chwilę na tą karetkę nową poczekamy, ale od stycznia startujemy z postępowaniem przetargowym. Znaczy, nowa przede wszystkim, którą kupimy, zasili system. To jest taki trzon pogotowia ratunkowego, ale co ważne, karetka, która była teraz na systemie, zasili z kolei nasz transport. Dlatego, że te karetki na transporcie no, nie muszą być takie nowe, nie muszą być tak specjalistyczne. One pełnią funkcję transportu pacjenta między szpitalami, między oddziałami. Więc taka karetka, która schodzi w cudzysłowie systemu, jest bardzo fajnym, bardzo dużym zasilaniem naszego transportu. Tak, mam obiecaną karetkę z Urzędu Marszałkowskiego. Czekamy na dokładny termin przekazania tej karetki. Natomiast wiemy, że ona też nam pozwoli zasilić ten transport. Tak więc tu już mamy dwie, które zasilą nasz transport. I tak naprawdę kupiliśmy już nową karetkę do transportu. Nową, używaną. Nową w takim rozumieniu, że będzie rzeczywiście nowa w tym transporcie. Jest to używana karetka. Tak więc jak wszystko dobrze pójdzie, to gdzieś tak do tej wczesnej wiosny będziemy mieli trzy nowe karetki w transporcie, co nam naprawdę rozwiąże taki problem, no myślę, że na lata. Za zakup używanej karetki transportowej szpital zapłacił ze środków własnych 100 tysięcy złotych.